Hej, z tej strony Wspomnienia Geja i mówię do was ja. Dzisiaj mówię rano, czy też wieczorem w kartonie od pizzy, bo mam nadzieję, że dzięki temu moja osłona tutaj taka przeciw szumom różnym i różnistym, różniastym będzie bardzo skuteczna. Liczę przynajmniej na to. Jak będzie, to się okaże. Dzisiaj mam jakiś taki dziwny, ale oczywiście bardzo pozytywny dzień. Taki moment, kiedy czuję się, że po prostu to jest ten czas, kiedy mogę powiedzieć coś fajnego, kiedy mój głos, mam nadzieję, nie zawiedzie mnie i będzie w stanie wydusić coś z siebie więcej niż zwykle. Jak będzie? Zobaczymy. Zapraszam do dalszej części podcastu. Pomysłów na ten podcast mam dużo, natomiast dzisiaj chciałem podzielić się przemyśleniami na temat MyTech. Jakiś czas temu widziałem, jak jeden z moich znajomych kupił bardzo fajne gadki. Takie gadki, majcioszki. To nie są stringi, tylko to są... nie pamiętam. Wrzucę wam w jakiś link do sklepu, to sobie zobaczycie. Ogólnie zastanawiam się nad zakupem tych majtoszek. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że mogą być wygodne. Mają... przynajmniej na takie wyglądają. Mają funkcjonalność typowych majtek, czyli trzymają interes tam, gdzie powinien być, gdzie powinien się znajdować. No i oczywiście też mają funkcję zwykłych majtek, czyli fig, takich standardowych, zwykłych majtek, gdzie po prostu pupa jest trzymana w jakimś tam konkretnym, określonym kształcie i nie wylewa się, jak w przypadku bokserek. Bokserki są wygodne. To jest niezaprzeczalne. Czasami się gdzieś tam podwiną, jeżeli są ubierane na jakieś ciaśniejsze spodnie, to znaczy pod jakieś ciaśniejsze spodnie, czy też są gorszego materiału, no to wtedy faktycznie świrują. Natomiast z figami, czyli zwykłymi slipami, majtkami, nie ma większego problemu, po prostu zakładasz, one trzymają twój interes i to w zasadzie tyle. Natomiast w przypadku tego trzeciego rodzaju majtek, który mnie bardzo zainteresował, no to właśnie tu jest tak, że interes jest trzymany we właściwym miejscu, tam gdzie powinien być. No a dodatkowo mamy odkrytą pupę, pomimo tego, że jest trzymana za pomocą gumeczek. Dlaczego uważam, że to jest fajne? Dlatego, że no, pupa jest odkryta, więc może sobie tam dochodzić powietrze. Możecie poczuć wiatr we włosach na pupie. A dodatkowo po prostu no nie ma tej szmaty, która gdzieś tam w jakiś sposób może przeszkadzać. Człowiek powinien się czuć swobodnie. Ja ogólnie nie lubię ubrań. Jeżeli miałbym możliwość chodzenia bez ubrań, to zdecydowanie wybrałbym taką opcję, bo nie lubię ubrań. Nie lubię po prostu dlatego, że one są czymś, co jest wymuszonym, czymś, co muszę, bo inaczej będę uznany za jakiegoś zwyrodnialca. Kogoś, kto lubi się obnażać, jest naturystą, a nie jestem taką osobą. Po prostu nie lubię ubrań. Nie lubię tego, że one są. Nie lubię tego, że mnie drażnią. Na niektóre po prostu jakoś moja skóra źle reaguje. Nie wiem, czy to jest kwestia składu, czy czegokolwiek innego.
No i po prostu źle się czuję w ubraniach najczęściej. Oczywiście ubieram je, bo muszę, bo jestem zmuszony przez społeczeństwo, bo tak wypada niestety, a kiedy wychodzę gdzieś, no to wypada się dostosować. Więc też to robię. Natomiast co? No, ubrania też muszę nosić i ubierać, bo jest mi zimno. Szczególnie teraz, kiedy mamy w końcu zimę. Kiedy dzisiaj spadł śnieg. Kiedy w końcu dzisiaj spadł śnieg. Jest bielutko. No to tym bardziej jest naprawdę zimno i mnie szczególnie. Jestem przekonany, że wiele osób jest takich, które po prostu wiecznie jest im zimno. Ja właśnie do takich osób należę. I po prostu no, najchętniej trzymałbym wysoką temperaturę, możliwie tak na, nie wiem, 25, coś koło tego. No bo lubię, kiedy jest ciepło. Wracając oczywiście do tematu majtek. Zastanawiam się i krążę i zastanawiam się i tak myślę nad tymi majtkami, dlatego że no kosztują troszeczkę. Wiem, że za wygodę warto zapłacić i fajnie. Natomiast ja na ten moment w zasadzie mam, jakby to powiedziała większość ludzi, starą kolekcję ubrań, majtek, skarpetek, wszystkiego w zasadzie, więc no w żaden sposób nie wydam pieniędzy na majtki, nawet jeżeli miałyby mi dać nie wiadomo jak wielką wygodę, tylko dlatego, że są majtkami, bo wolę wtedy ewentualnie po prostu w ogóle nie nosić majtek. Tym bardziej, że większość czasu spędzam u siebie we własnym pokoju. No. Koło tych majtek, które widziałem, tam przewróciły mi się gdzieś i reklamy również pokazały mi się na Instagramie i na Facebooku i widziałem właśnie u znajomego. Kręcę się wokół tych majtek, bo wydają się być bardzo takie no wygodne po prostu. W porównaniu do zwykłych slipów. W sumie teraz zastanawiam się, czy figi to nie są damskie, a slipy męskie? No nie wiem, muszę to obczaić sobie później w internetach i się dowiedzieć. W każdym razie chodziło mi o takie zwykłe, męskie, najzwyklejsze majtki. Takie, które większość ludzi nosi. Chociaż nie wiem dlaczego, bo w zasadzie owszem są wygodne, ładnie prezentują też klejnoty, natomiast bokserki są wygodniejsze i dobre bokserki, w których jest taka specyficzna kieszonka właśnie na te nasze męskie klejnoty, no to też te bokserki naprawdę dobrze się sprawują, bo przylegają do skóry i trzymają klejnoty w miejscu, w którym powinny też być, z tym, że są luźniejsze niż właśnie slipy i stąd ich jak gdyby większa wygoda. No, w przypadku właśnie tych dzisiaj omawianych przeze mnie majtkach po prostu ciekawi mnie ta wygoda, a raczej może nie tyle wygoda, co szansa na to, że są wygodniejsze niż reszta. No i to, że będę mógł chodzić w dalszym ciągu z gołym tyłkiem. No, będę chodzić z gołym tyłkiem, nie obcierając przy tym mojego penisa. To jest bardzo ważny aspekt, uważam. W zasadzie to jest jedna z wielu nielicznych rzeczy, które są ważne i dla których warto nosić jakiekolwiek majtki. W przypadku kobiet i nienoszonego przez nich stanika jest to o tyle wygodniejsze dla nich, w sensie dla kobiet, ponieważ no, kobieta może założyć miękką, bawełnianą
koszulkę czy inną podkoszulkę i jest fajnie. Nie obetrzą się sutki czy ogólnie reszta, część piersi. A w przypadku mężczyzn, no tyle o ile jąder moszny dokładnie sobie nie obetrzemy, no to bardziej chodzi właśnie o penisa samego w sobie. On najbardziej jest narażony na otarcia przez szwy, które są w spodniach i no nie mamy możliwości założenia czegoś innego pod spodnie, ewentualnie kalesony, które również mają bardzo często szwy. Niektóre są tak zwanymi szwami gładkimi, ale nadal są to szwy, które nasza skóra, tym bardziej w tych właśnie intymnych miejscach, jest delikatna. No i co? Myślę, że to na tyle mój wywód, taki majtkowy. Majtkowo-bielizniany, o może tak. Wrzucę go możliwie prędko. Nie wiem kiedy, bo tego nie obiecuję. Jak będzie, to będzie. No i szykuję dalej rzeczy, które mam do przygotowania, bo jeżeli wszystko mi pójdzie zgodnie z planem, no to w kolejnych dniach będę mógł coś wam zaprezentować. Dlatego trzymajcie kciuki bardzo, bardzo, bardzo mocno. No i zobaczymy. Zobaczymy, co mi się uda, co wyjdzie. Dam znać. No. A tymczasem pamiętajcie, żeby żyć w tym czasie zdrowo. Jeżeli jest taka możliwość, to postarajcie się nie głodzić. Chyba, że pracujecie w takim trybie jak ja, gdzie po prostu potraficie zaszaleć z pracą i oddać jej w całości i po prostu zapomnieć o jedzeniu, to ustawiajcie sobie budziki. Ja właśnie ustawiam sobie budziki, jak przy małym niemowlęciu, do karmienia, żeby przynajmniej co te 4-5 godzin zjeść. No i tyle. Tyle ode mnie. Dzięki za wysłuchanie. Dajcie znać, jak było mnie słychać, bo zmieniłem ustawienie nie tylko karton, ale również ustawienie dźwięku nagrywanego. Nagrywam gołym telefonem, to znaczy się bez żadnego akcesorium ani słuchawek. No, to by było na tyle. Dzięki bardzo raz jeszcze. Trzymajcie się. Do następnego podcastu lub wpisu na blogu. Jeżeli znajdę chwilę, to postaram się wam to przepisać ładnie w jakąś fajną publikację na bloga. Bo napisów niestety robił nie będę. Zabiera to zbyt dużo czasu, którego nie mam. A jeżeli ktoś będzie chciał, no to sobie po prostu przeczyta wpis na blogu i tyle, nie? No. Także say no to hate i pa.